Hejka kochani, witajcie w nowym filmiku na moim kanale. Przygotowałam dzisiaj dla Was taki typowo luźny, pogadankowy filmik, także weźcie sobie jakąś herbatkę i po prostu sobie porozmawiamy, bo chciałam Was troszeczkę tak wesprzeć mentalnie, dać Wam trochę takiej kopa motywacji, żebyście się nie przejmowali opinią ludzką i to właśnie w sumie o tym, o ludzkiej opinii będzie dzisiejszy filmik, a raczej o takiej, wiecie, negatywnej opinii, bo jednak tej myślę, że doświadczamy wszyscy częściej i jest to tak powszechny, ale również tak rozległy temat, że chcę zrobić z tego krótki materiał, ale znając mnie, jak zwykle się rozgadam, więc już nie będziemy tego przedłużać. Wiecie, krytyka występuje w wielu rodzajach. Nie moglibyśmy się tutaj skupić bardziej na krytyce w sensie tej internetowej, tym hejcie, albo na takiej bardziej krytyce bliskich, a ja bym to chciała wszystko zmiksować i powiedzieć o wszystkim, jak również i o samokrytyce, bo to też jest bardzo powszechny i częsty problem, dlatego mam nadzieję, że komukolwiek z Was ten filmik jakkolwiek pomoże i że razem się w tym będziemy wspierać, bo ja też tego wszystkiego doświadczyłam i jak Wam o tym opowiem, to może będzie komuś lżej, mam taką nadzieję. Mimo tego, że ludzie najczęściej, którzy krytykują, którzy hejtują bezpodstawnie, czy to w internecie, czy na żywo, ale umówmy się, mniej osób ma odwagę to powiedzieć prosto w oczy, chociaż tego też doświadczyłam, takiego hejtu na żywo, ale raczej większość to są takie anonimowe w internecie. Skąd to się w ogóle bierze? No, najczęściej z tego powodu, że takie osoby zwykle mają same ze sobą problem i zamiast to przepracować gdzieś tam na terapii, no to po prostu tłumią to w sobie i twierdzą, że z nimi wszystko w porządku i po prostu to jest ich taki mechanizm obronny, że oni mając problem, na przykład mając jakieś kompleksy, czy mając jakieś, są niedowartościowani pod jakimś kątem, po prostu przelewają to na innych, bo wtedy na chwilę jest im lżej, w sensie, no wiecie, najprościej myśląc, jak wy myślicie, jak na przykład coś wam nie wyjdzie, ale na przykład osoba, która wam się wydawała, nie wiem, to już jest jakiś taki najprostszy przykład z matematyki, no coś wam słabo poszło, ale patrzycie, o, osoba, która jest niby lepsza od matematyki, napisała to jeszcze gorzej od was i myślicie sobie, nagle się pocieszacie, myślicie, fajnie jest, no jakby to jest taki najprostszy schemat, więc tak samo mają takie osoby, jakby to jest ich taki mechanizm, że o, coś wam nie wyszło, albo coś, doszukują się specjalnie czegoś, co wam nie wyszło teoretycznie, żeby mieć ten pretekst do napisania krytyki, bo wtedy im jest wewnętrznie lepiej, więc jakby, kiedy już rozumiecie, jak oni działają, jak działa ich mózg i zamiast właśnie oni, zamiast iść na terapię, to po prostu przelewają to na was, to też będzie wam łatwiej o tym myśleć, bo wy powinniście zmienić sposób myślenia, powinniście zacząć myśleć, że wy jesteście po prostu w tym życiu main characters, że wygracie główną rolę w filmie i po prostu ja od kiedy zaczęłam tak myśleć, że tak jakby skupiać się na sobie i z tym filmem właśnie też chciałam wam z tego nauczyć, stawiać siebie zawsze na pierwszym miejscu, swoje zdrowie psychiczne na pierwszym miejscu i właśnie, wiecie, grać taką główną rolę w swoim życiu, że jakby ci wszyscy ludzie wokół, którzy coś mi mówią, coś komentują, to są po prostu takie dodatki, takie, wiecie, statyści w moim filmie, nie? I jakby jak troszeczkę zmienicie sposób myślenia, wiadomo, żeby nie dojść do jakiegoś narcyzu, tak? Ale oczywiście wszystko w granicach, to będzie wam zupełnie, no dużo łatwiej się po prostu żyło. Bo takie overthinking i takie rozmyślanie o tym, że kurczę, tutaj ja może rzeczywiście to była moja wina, skoro ktoś mnie skrytykował. Nie, zwykle to nie jest wasza wina, tylko po prostu te osoby na was przelewają jakąś swoją złość, swoją agresję i po prostu to jest wszystko mechanizm obronny. Tak samo pomyśl, jeżeli zmieniasz zdanie na jakiś temat, na przykład zdanie o sobie albo zdanie o swoim zachowaniu i twoja samoocena idzie w dół, w dół, w dół, w dół, tylko i wyłącznie przez czyjeś zdanie, to się zastanów, co tutaj jest nie tak. Zastanów się, czy to czasem ta osoba, która nie mówi ci ciągle tej krytyki, ci nie daje i nie zaburza twojej samooceny, czy to ona nie ma słabej oceny i właśnie nie próbuje odreagować na tobie. I teraz tak, ta krytyka, no właśnie, no, najłatwiej o tym mówić w formie hejtu i ludzi anonimowych, no bo wtedy już wam wytłumaczyłam, co oni mają zwykle w głowie, bo takie osoby, które mają totalnie czysty umysł i które skupiają się na sobie, tak jak ja, no nie napiszą hejtu randomowo komuś, w sensie ale tutaj brzydko wyglądasz, albo o Jezu, ale tutaj się pomyliłaś i to jest w ogóle wielka tragedia, albo jakieś rozmuchują jakieś sytuacje, albo nie napiszą komentarza, ale skręca. W ogóle, jak mnie wkurzają takie komentarze, jak sobie przeglądam TikToka i na przykład wejdę w komentarze i ja zwykle już wiem, co tam będzie, ale skręcę. Nie wiem, jak ktoś się dobrze bawi, ktoś pokazuje swoją energię, ale przy tym robi jakieś, wiecie, ma jakąś mimikę twarzy specyficzną, czy jakieś specyficzne ruchy, to jest od razu, ale skręca, ale cringe. I dlatego też właśnie ja bałam się na początku z tego właśnie, z tego obawy przed krytyką, też pomyślcie o tym,
co w waszym życiu, jakie drzwi są zamknięte z obawy przed tą krytyką. Bo na przykład moje drzwi kiedyś były zamknięte na to, że ja bałam się założyć TikToka. I może tą historią kogoś zainspiruje, kto na przykład boi się jakoś tam działać czy pokazywać się w social mediach. Bo ja na przykład, mając już konto na YouTubie i tak dalej, już będąc tak jakkolwiek troszeczkę rozpoznawalną, bo jakąś gwiazdą, wiadomo, to nigdy nie byłam i nie będę, ale będąc troszeczkę rozpoznawalna, jakby nie bałam się samego pokazania się, tylko bałam się tego TikToka, w sensie, że to jest inna forma. I jeszcze wiecie, kiedyś TikTok służył do tańczenia. Był taką typową aplikacją do tańczenia, jak wiemy, już niestety, stety albo niestety taką nie jest, ale po prostu ja wtedy, widząc to, że wszyscy nagrywają konkretnie to, to bałam się tego, że ja nie mogę tam stawiać nic innego, bo to właśnie będzie krytykowane. Albo muszę stawiać tańce, no bo muszę się podporządkować do tego, co tam jest stawiane, no ale ja nie umiem tańczyć, w sensie, no, zbyt talentu tutaj, muszę przyznać, nie mam. Bardziej bałam się, że ludzie będą po prostu komentować to, że jestem jak kłoda, że nie wiem, że nie potrafię się ruszać, że po co ja to w ogóle wrzucam, co z tego, że mam tego fan, co z tego, że mi się ten filmik podoba. Nie, bałam się tego, że ludziom się to nie spodoba. I jakbyście tak myśleli, jakbyście chcieli w ogóle zadowolić, i teraz już się przenoszę też do realnego życia, nie tylko do internetu, pomyślcie, ile jest ludzi na świecie. Czy wy kiedykolwiek zadowolicie wszystkich? Oczywiście, że nie. Czy wy kiedykolwiek zadowolicie połowy osób, które znacie? Też nie, bo to jest po prostu niemożliwe. Jak można być tak wszechstronnie cudownym, żeby każdego zadowolić? No nie da się, zawsze ktoś wam coś wytknie. A im bardziej jesteście popularni, to tym większa szansa, że ktoś wam coś wytknie. Dlatego jak, nie wiem, jesteście, na przykład ja zrobię jakiś taki błąd, gdzieś tam na YouTubie coś jakieś przyjęzyczy, albo nie wiem, wstawię jakiś błąd ortograficzny, okej, może mało osób tego zauważy i może tak to się na mnie nie odbije, bo jestem mało rozpoznawalna. Ale już takie osoby, jakby taka Wersow na przykład coś stawiła, jakiś kurde błąd ortograficzny, wyobraź sobie na Instastory, to wow. Afera po prostu, gimper każdy, wszyscy wstawiają, ci komentatorzy, Boże, wielka afera, hit na dziś, news na dziś, Wersow zrobiła błąd. Nie, wyobraźcie sobie. Czyli na im większą skalę jesteście bardziej rozpoznawani, tym bardziej możecie się obawiać tej krytyki, no też musicie być ostrożniejsi, ale dobra, bo tu też przeszłam trochę na inne tory. Wracamy do tego, moje obawy przed krytyką na TikToku. Ja miałam tak zaturowane to myślenie, że ja nie mogę wstawić niczego innego na tym TikToku, no bo właśnie będzie to hejtem. I jakby po co, dlaczego? Gdybym ja już wtedy zaczęła, to może teraz miałabym 5 razy więcej tych obserwacji, no ale w końcu się przełamałam, w końcu założyłam tego TikToka, oczywiście bez żadnego tańczenia, tylko serio takiego mojego codziennego życia, czy jakichś takich luźnych, co tylko mam ochotę, to sobie tam wrzucam, naprawdę to nie jest jakiś konkretny content. Tak naprawdę TikTok się stało teraz aplikacją dla każdego. A dlaczego? No dlatego, że ktoś wreszcie wyszedł z tego schematu. To jest najważniejsze, żeby wyjść ze schematu, jakbyś... To jest pewny rodzaj ryzyka i to jest oczywiste, że jeżeli nie podejmiecie tego ryzyka, nie przełamiecie schematu, to nie osiągniecie sukcesu, bo pomyślcie sobie, dlaczego milioner jest milionerem? Dlatego, że zaryzykował, dlatego, że wyszedł ze schematu, dlatego, że robił coś innego. I to jest tak samo jak właśnie zarabianie pieniędzy, to tak samo jest z osiągnięciem właśnie popularności. Jeżeli wy nie wiecie ze schematu, nie będziecie czegoś innego tworzyć niż inni, zamiast bać się o to, że kurczę, ojej, ktoś mnie skrytykuje, bo ja robię inny content niż jest. Nie! Wszystkie jakieś nowe pomysły, nowe kontenty zaczęły się właśnie od tego, że ci ludzie wpadli na inne pomysły i zaczęli tworzyć coś nowego. Dlatego ja, gdybym szczerze miała teraz jakiś dobry pomysł na jakiś zupełnie inny content, to bym po prostu bez zastanowienia go zrobiła. A to, że jestem aktualnie w tym miejscu w życiu, że jestem mało kreatywna i nie mam po prostu pomysłu na nowy content, to stoję dalej w miejscu i można powiedzieć, że mam pewien rodzaj zastoju twórczego, no ale nie o tym jest ten filmik. W każdym razie chciałam was zmotywować, jeżeli się boicie na przykład pokazy, bo boicie się, kurde, no bo ja nie jestem dobra w takim mówieniu, jak ja na przykład, nie jestem dobra w nagrywaniu vlogów, ale jednak chciałabym się pokazać, no to wymyślacie inny sposób na to, żeby się pokazać. Nie musicie, nie wiem, prowadzić monologów tak jak ja, nie musicie opowiadać o lekturach tak jak ja, nie musicie tańczyć, nie musicie śpiewać. Jest masa innych sposobów, możecie jakikolwiek inny sposób zaistnieć, jeżeli chcecie zaistnieć w internecie, widzicie, jak teraz jest to wszystko obszerne, możecie to zrobić. A wiadomo, że ta krytyka z tyłu głowy zawsze będzie i oczywiście próbując wejść w ten świat, zawsze musicie mieć z tyłu głowy, że to jest coś normalnego i ta krytyka będzie, po prostu będzie, bo zawsze się jakiś hater znajdzie, właśnie ten, mówię, z tymi problemami sami ze sobą, się wyładowywało dla was, na was i będzie szukał najmniejszego waszego błędu, żeby się do niego dowalić, żeby zniszczyć waszą samoocenę. Ale na przykład ludzie właśnie widzą na tych TikTokach, że ktoś jest zbyt szczęśliwy, zbyt dobrze mu się układa, to tym bardziej z tej zazdrości trzeba wbić mu tą szpilkę. Oczywiście nie zawsze krytyka wynika z zazdrości, ale jednak chyba raczej najczęściej możemy się z tym zgodzić. I tak samo musicie być tego świadomi, że jak wstawicie cokolwiek na TikToka, to jest 80% szans, że ludzie wam napiszą, ale cringe, ale jest, skręca, wykręca, przekręca. To jest najlepszy komentarz. Skręca i wykręca. Jakby okej, okay. I co z tego, że ten ktoś wam to napisał? Czy wy kiedykolwiek zobaczycie go na oczy? No raczej małe prawdopodobieństwo. Czy kiedykolwiek
w ogóle takie słowa zmieniły coś w waszym życiu? No nie, dlatego wyrzucamy zupełnie takie komentarze z waszego życia. I kolejna sprawa, czy kiedykolwiek ci hejterzy, ci krytycy ciebie oddadzą ci ten czas, który ty spędzisz na nic nie robieniu, na takim właśnie zastoju, na staniu we własnym ukrywaniu się przed tym światem, takie wiecie, w swoim własnym cieniu, w takim bezpiecznej oazie, no nikt wam nie odda tego czasu, bo później jak sobie zdacie już sprawę z tego, że kurczę, może niepotrzebnie się bałam tej krytyki, nie, już ten czas minął, a jakby życie macie tylko jedno, więc dlaczego nie wyjść z tej strefy komfortu i nie zrobić tego czegoś i narazić się na tą krytykę. Jakby krytyka nie jest zła, ona też wam trochę daje nowego doświadczenia, czasami ta krytyka jest oczywiście właśnie potrzebna, jeżeli jest konstruktywna i wtedy możecie się dowiedzieć czegoś o sobie faktycznie. No ale dobra, pogadaliśmy już o przyczynach tej krytyki i w ogóle jak ona wygląda, teraz zastanówmy się nad tym, jak sobie z nią radzić, w sensie jak odbić piłeczkę, kiedy dostaniecie taki hejt, przypuśćmy. I są tutaj dwa, jak dla mnie, dobre sposoby, w zależności od tego, który wolicie. Pierwszy to jest olać. Zupełnie olać i udawać, że nie widzicie. W waszej głowie wyrzucić to z waszej głowy. Na przykład jak dostanę jakiś zupełnie durny komentarz, to czasami jak on jest taki zupełnie bezpodstawny, to po prostu go usunę, żeby nawet na to nie patrzeć i usuwam go z mojej głowy, zniknął, nie? Ale czasami jak ktoś napisał już taką głupotę, że po prostu jest to dla mnie aż śmieszne wewnętrznie, że coś takiego może mnie ktoś podejrzewać o jakieś oszustwo czy coś tam, to po prostu już odpiszę, ale odpiszę w jakiś sposób. Nie, ty gówniarzu, coś tam, jakimiś przekleństwami, jakimś hejtem jeszcze większym. Nie, jak dla mnie to odbicie piłeczki, żeby było jeszcze bardziej sensowne i żeby temu hejterowi, który był tak bardziej głupio wewnętrznie, nie, bo taką walkę to można sobie toczyć, to byłaby kłótnia po prostu, gdyby tak taką nienawiścią się do siebie nawzajem odnosić. Ja zwykle wolę odbić tą piłeczkę w taki sposób kulturalny, żeby tej osobie się po prostu zrobiło głupio, że on coś takiego w ogóle napisał i wiecie, na przykład to może być w stylu, no nie wiem, no ktoś wam pociśnie jakimś totalnie takim prostackim komentarzem, a wy na to odpiszecie w taki mega kulturalny sposób. Miłego dnia, mam nadzieję, że wyładowałaś swoje emocje, ale taki totalnie, wiecie, bez takiej nienawiści, tylko takie pokazanie, że wy rozumiecie, dlaczego ta osoba może coś takiego napisała, że może powinnaś nad sobą zastanowić, ale w taki nie wytykając jej jakichś problemów psychicznych od razu czy coś takiego, po prostu kulturalnie, spokojnie, na luzie odpisać. I ja zawsze jak coś takiego mega kulturalnego i miłego odpiszę, miłego, sarkastycznego czasami, zwykle przy okazji, to mi jest po prostu lepiej, bo ja się czuję wtedy, wiecie, no po prostu. I myślę, że też powinniście spróbować, czujecie się zwykle lepsi od takiej osoby, no bo ona wykazała brak kultury i to jeszcze ten komentarz był po prostu fałszywy, w sensie fałszywe było to twierdzenie, które on napisał, a wy odbiliście tę piłeczkę, ale nie dość, że wyprowadziliście go z błędu, to jeszcze w takiej pozycji go zostawiliście, że wyszedł na głupszego od was, bo wy po prostu jesteście kulturalniejsi. Mam nadzieję, że rozumiecie. Więc albo olewamy zupełnie, a to olewanie zupełnie to się też tyczy do życia realnego, nie tylko do komentarzy, bo ja na przykład, nie wiem, chyba w nim opowiadałam tą historię. Ja miałam bardzo dużo w podstawówce takiej sytuacji, że ludzie dosłownie, no ludzie, no dzieci po prostu, jeszcze wtedy wszyscy byliśmy. Wiecie, 12 lat ja zaczęłam kanał, więc to nie były łatwe lata. Wiadomo, że dzieci dojrzewają jeszcze wtedy, są w tym najgorszym okresie. Więc było mnóstwo osób, które mnie i Laurę po prostu w szkole ale wytykały palcami, śmiały się Fashion Laura, Asia Life, było krzyczenie. Myślę, że część osób może nawet to oglądać, więc jeżeli tak, to myślę, że może być im głupio, ale po prostu w tamtym okresie ja nie byłam na to gotowa jeszcze, na tak duży hejt i pewnie gdybym nie była z Laurą, to bym po prostu tego psychicznie nie wytrzymała. Ale my po prostu wtedy przyjęłyśmy taktykę zupełnie olewczo, tak jakbyśmy były głuche. Szłyśmy przez ten korytarz, nie widzimy, nie słyszymy, nie odwracamy się, nie odpowiadamy takim ludziom, nie wiem, jak nam rzucali jakieś karteczki, że nie ma autograf, wiecie, takie sarkastyczne, takie w ogóle strasznie chamskie rzeczy robili, to my w ogóle udawałyśmy, że tego nie widziałyśmy. No i wiecie, co się stało? No, logiczne, co się stało. Po prostu po jakimś czasie to się znudziło, no bo wiecie, jak ktoś wam odpowiada na zaczepki, no to wiadomo, że to jest śmieszne i dalej możecie to robić. Ale kiedy nikt wam nie odpowiada, wy się tak staracie i zrobić na złość, a ten ktoś udaje, że was nie widzi, jakby jak powietrze was traktuje, no to prędzej czy później skończycie to robić, nie? No i po jakimś czasie wreszcie to się skończyło, więc to jest jeden z lepszych sposobów na po prostu zaprzestanie tej krytyki, w sensie takie odcięcie się od tego. Naprawdę udajecie, że tego nie widzicie. Wiem, że to jest trudne, ale na moim przykładzie zadziałało, więc ja również to wam polecam. Więc tak samo jest z komentarzami. I teraz bardziej, jeżeli chodzi o krytykę od bliskich. Jest to bardzo ciężki temat, bo ja na przykład, jak jestem totalnie wyłączona i nie obchodzi mi krytyka obcych osób, bo wiem, że one nie mają żadnego wpływu na moje życie i skoro nie ma ich w moim życiu, to po co ja mam się nimi przejmować, nie? Jakby co z tego, że oni mnie nie lubią? Nie ma ich w moim życiu, więc co z tego, że ktoś mnie nie lubi? Nie wszyscy muszą mnie lubić, nie każdy ma też dobry gust, nie? Więc właśnie, więc mam
wywalone. Natomiast jeżeli tutaj mowa już o krytyce od bliskich, to już troszeczkę sprawa się komplikuje, bo już jestem na tyle, wiem, że jestem związana z tymi bliskimi i też to, że oni mnie tak znają od dłuższego czasu i jak widzę, że no zwykle, wiecie, czy z rodziny, czy z najbliższego otoczenia już ktoś mnie bliżej krytykuje, to już niestety biorę to bardziej do siebie i serio się wtedy zastanawiam, czy to jest wina, wiecie, po mojej stronie, czy jednak to jest jakieś takie nadmuchane trochę. I tutaj jeszcze sama nad tym pracuję, więc tutaj jakoś specjalnie się na ten temat nie wypowiem, natomiast musicie też pamiętać, że nawet jeżeli starsza od Was osoba z rodziny, załóżmy, taki Wasz autorytet może w pewien sposób, wiecie, niby starszy, bardziej dojrzały, więcej wie o życiu i tak dalej, to nie do końca zawsze znaczy, że ta osoba ma rację. Jakby, nie wiem, jak Wam babcia, dziadek mówią, że o, tutaj z tym zrobić błąd, albo nie powinnaś w ten sposób tak się ubierać, tak się zachowywać, tak coś tam, to no i oczywiście najczęściej mają rację, ale nie zawsze. I też musicie to przemyśleć, czy akurat w tej sprawie, czy to naprawdę taka krytyka była potrzebna, czy ja zrobiłam aż tak coś złego, bo ja wiele razy w moim życiu przekonałam się, że nie i że są sfery życia, o których ja mogę sama decydować, o moim wyglądzie, o moim ciele, o wielu takich różnych rzeczach, a jeżeli ktoś próbuje z tym już jako we mnie w osobę dorosłą ingerować i próbować to zmienić i krytykować tak, żeby mi się zrobiło głupio, o Boże, dlaczego ja coś zrobiłam ze moim ciałem, to już wtedy się odcinam od tego i wtedy już na to nie patrzę i po prostu wiem, że wtedy to ja mam rację, nie? I jakby w ten sposób pomyślę sobie o tej krytyce, czy ja robię komuś krzywdę, robię coś takiego? No nie. Samo właśnie dostosowanie się do potrzeb, jak już jesteśmy przy tej rodzinie, dostosowanie się do potrzeb całej rodziny jest strasznie męczące, bo każdy ma inne jakieś poglądy i zwykle starsze osoby właśnie mają, to jest inne pokolenie, inaczej widzi świat niż wy. Przesunę was troszeczkę. Jeżeli będziecie chcieli każdemu dogodzić, to po prostu się nie da i wiecznie będziecie nieszczęśliwi, bo będziecie musieli po prostu zmienić to, co chcecie, zmienić to na korzyść tego, co ktoś od Was chce, załóżmy z rodziny i naprawdę będziecie nieszczęśliwi i to się dosyć słabo skończy dla Was, więc po prostu odrzućcie taką myśl, żeby się każdemu podporządkowywać, bo tego się nie da zrobić. Także oduczcie się czasami tego, co wmawia Wam dana kultura właśnie, jakaś tradycja jest, jakieś coś, to, że to od dawna jest w Waszym otoczeniu, to nie znaczy, że Wy również musicie się tak zachowywać. Jak ktoś Wam powie, że robi się to źle, bo nikt inny tak wcześniej nie zrobił, to też nie jest, nie znaczy, że ma rację, jakby to, że tak kiedyś ludzie robili, to nie znaczy, że wy nadal musicie tak robić. To jest tak zwane właśnie wychodzenie ze schematu, ktoś kiedyś musi wreszcie wyjść ze schematu i zrobić coś troszeczkę inaczej, więc jeżeli ktoś to krytykuje, no to dalej po prostu pozostał w tej przeszłości, a wy już idziecie w przyszłość i osiągniecie więcej niż oni po prostu. I tak sobie o tym pomyślcie. Dobra, i teraz została już ostatnia sprawa, czyli wewnętrzna krytyka. Myślę, że to dotyka akurat każdego. Niektórzy lepiej to kamuflują i bardziej się tego, można powiedzieć, wyrzekają, wyrzucają to ze swoich myśli, ale każdy ma taką wewnętrzną krytykę, która Wam mówi, nawet jak otoczenie Was jest miłe i wszyscy mówią, że spoko, albo nikt na przykład nic nie skomentuje, to na przykład to każdy z nas jednak odczuwa czasami takie myśli, że o Jezu, jestem beznadziejna, ale tutaj spieprzyłam totalnie tą akcję, ale tutaj to w ogóle to była moja wina, chociaż to nie była na przykład Wasza wina. Wiecie, każdy tego doświadcza. I jest to tak zwany mechanizm obronny, ten wewnętrzny krytyk. Jest to mechanizm obronny Waszego umysłu, który właśnie próbuje Was zatrzymać przed jakąś porażką, bo jakby ten mechanizm już boi się tego, że Wy po prostu będziecie odczuć jakieś rozczarowanie, jakąś porażkę, jakąś klęskę i to mechanizmem obronnym jest właśnie to, że Wy sami sobie mówicie, nie, no ja właśnie nie założę tego TikToka, bo ja jestem beznadziejna, nie, ja nie założę kanału na YouTubie, bo ja nie potrafię dobrze wypowiadać, albo nie jestem ładna. I to jest właśnie ten Wasz mechanizm obronny, który Was przestrzega przed tym, bo on wie, że to, co Wy zrobicie, takie wyjdziecie ze swoich stref komfortu, to może się wiązać z właśnie krytyką. Tak samo im większą zmianę wprowadzicie w swoim życiu, czyli właśnie takie, na przykład nigdy nie byliście osobami publicznymi, a nagle się pokazujecie i odsłaniacie całe swoje życie, to im większa ta zmiana, tym większa ten mechanizm obronny się w Waszym umyśle włączy i to jest naturalna sprawa, że coś takiego odczuwacie i wtedy takie myśli po prostu odrzucajcie. Ja ostatnio oglądałam taką panią bardzo mądrą, która nazwała to, że ona ten swój głos wewnętrzny nazywa jakimś imieniem. No załóżmy, nazwijmy go Stasiek. Mój głos wewnętrzny Stasiek mówi mi, że ja nie powinnam się tak ubrać, załóżmy, do szkoły, no bo to jest zbyt inny styl, nikt w mojej szkole tak nie chodzi, ludzie będą na mnie krzywo patrzeć. Ja wtedy mówię, Stasiek, ej, ale jakby co się wtedy stanie? Czy ci ludzie mnie zjedzą? Czy ci ludzie się na mnie krzywo spojrzą? No jakby i co z tego? To jest moje uniwersum, mój świat, ja gram główną rolę, ja jestem main character, ja mogę iść środkiem korytarza i wyglądać jak chcę. W sensie akurat takich myśli nie miałam, nie? Ale pokazałam Wam najprostszy sposób. Jakby gadam ze moim Staśkiem w tej głowie i nie to, że odrzucam te myśli totalnie do kosza, ale staram się
porozmawia z nim, co jeśli to zrobię, co może się w najgorszym scenariuszu wydarzyć, czy naprawdę to wyjście z tej strefy komfortu, zrobienie czegoś, narażenie się na tą krytykę, czy to będzie aż takie złe dla mnie i wtedy jest naprawdę lepiej. Temu Staśkowi mogę wtedy opowiedzieć o sytuacjach: Stasie, kurde, co gdybym cię wtedy posłuchała te 6 lat temu i nie założyłabym tego kanału na YouTubie, bo tak mi mówiłeś, że jestem beznadziejna. Zresztą nie tylko ty, tylko też niektóre osoby z otoczenia też mi mówiły, że się do tego nie nadaje, niestety, więc gdybym ja jej wtedy wszystkich posłuchała i tej całej krytyki posłuchała, to nie było mnie teraz tu, gdzie jestem, nie mówiłabym do was, nie siedziałabym tutaj i nie gadałabym do aparatu, więc bardzo jestem wdzięczna sobie, że przekonałam tego Staśka w mojej głowie i jeszcze osoby zewnątrz i pokazałam im, że można i zupełnie nie żałuję. I tym właśnie akcentem zakończymy ten filmik, także jeżeli macie te wewnętrznych krytyków w waszej głowie, to po prostu pogadajcie sobie z nimi i właśnie przytoczcie jakieś pozytywne momenty z waszego życia, kiedy jednak się przeciwstawiliście tym głosom w głowie i zastanówcie się, co by było, gdybyście jednak ich posłuchali. I zastanówcie się, czy w takim razie warto ich nadal słuchać. Także dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmiku, mam nadzieję, że komuś pomogłam, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawiajcie kciuki w górę, widzimy się już za tydzień w nowym filmiku. Buziaki, pa!